Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za kilkunastominutowe opóźnienie z przyczyn technicznych. Jest to nasze trzecie sprawozdawcze walne. Popatrzcie Państwo, jak szybko czas leci, prawda? Zostało nam jeszcze parę miesięcy tego zarządu i za niespełna rok czasu, za około 9 miesięcy, będziemy po prostu mieć zebranie już sprawozdawczo-wyborcze. Pozwólcie Państwo, że witając Państwa, zaproponuję jednocześnie na przewodniczącego obrad dzisiejszego walnego zebrania sprawozdawczego naszego wspaniałego kolegę, radnego miejskiego Józefa Witka. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury sali? Nie ma. Czyli poddaję pod głosowanie kandydaturę pana Józefa Witka jako przewodniczącego dzisiejszego walnego zebrania sprawozdawczego. Kto jest za, proszę o podniesienie kart do góry. To proszę, proszę dać, ale ręce widzę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przeciw? Kto jest przeciw? Nie ma. Wybrano kolegę Józefa Witka jednogłośnie na przewodniczącego dzisiejszego zebrania, ale pozwól Józiu, zanim oddam Ci głos, jeszcze są dwie rzeczy istotne, o których powinienem zacząć. Otóż pomiędzy poprzednim walnym zebraniem sprawozdawczym, a dzisiejszym odeszło od nas kilku kolegów. Nie będę ich wymieniał z nazwiska, imienia i nazwiska, ale powiem o jednym. Odszedł wspaniały człowiek, prezydent Mielca, świętej pamięci Daniel Kozdęba. Uczcimy minutą ciszy jego pamięć i wszystkich pozostałych, od których odeszli. Dziękuję. To teraz poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego dzisiejszego zebrania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za wybór. Postaram się tak poprowadzić zebranie, aby przed godziną 14 zakończyć i spokojnie udać się na obiad. Jeśli uda nam się szybciej, to będzie nasza wspólna zasługa. Proszę Państwa, mamy tutaj porządek obrad wyświetlony, czy nie mamy? Mamy. Tak, niemniej pozwolę sobie przeczytać ten porządek obrad, czy Państwo go zaakceptujecie. A więc po otwarciu powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i protokolanta walnego zebrania. Informacja o usankcjonowaniu przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie zmian w KRS-ie. Potem mamy omówienie zasadniczych zmian w nowym statucie TMZM przyjętym przez walne w dniu 25.03.2017. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z działalności w roku 2017. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Informacja Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja nad sprawozdaniami Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu, zaprezentowanie przez Prezesa Zarządu Walnemu Zgromadzeniu założeń prowizorium budżetowego Towarzystwa na rok 2018, wniosek Zarządu o zatwierdzenie przez walne zebranie budżetu TMZM na rok 2018, głosowanie nad budżetem TMZM na rok 2018, informacja Prezesa Zarządu o przyznanych w roku 2017 nagrodach zasłużonych dla kultury polskiej, wręczenie nagród oraz wyróżnień Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za działalność 2017, wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom Towarzystwa, przyjęcie przez walne zebranie propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, wystąpienie zaproszonych gości, zamknięcie walnego zebrania przez przewodniczącego zebrania. I to tak pokrótce, troszkę ze skrótami, ale oddającym istotę dzisiejszego naszego zebrania.
Czy są jakieś uwagi co do tego dzisiejszego programu? Nie ma uwag, to przegłosujmy dla formalności. Kto jest za przyjęciem? Tak, dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa, nawiasem mówiąc, wszystkie dzisiejsze uchwały będziemy głosowali zwykłą większością głosów, chyba że Państwo zgłosicie w tym określonym czasie wniosek o tajne. To wówczas będzie to procedowane inaczej. Natomiast przy zwykłym głosowaniu będzie decydowała zwykła większość głosów. Przechodzimy już do realizacji programu. Powołujemy Komisję Uchwał i Wniosków i protokolanta walnego zgromadzenia. Proszę o podanie kandydatur. Proszę bardzo. Proponuję do Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby. Panią Ewę Salamagę, członka zarządu, pana Janusza Wizinę, członka zarządu i pana Zbigniewa, pierwszego wiceprezesa zarządu towarzystwa. Czy Państwo wyrażacie zgodę? Tak. Pan Wizina nie kiwa głową. Kiwa, on to dobrze. A czy z sali są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie ma. No to dobrze. Czyli przegłosujmy. Kto jest za składem podanym przez pana prezesa? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czyli jednomyślnie wszyscy byli. Czyli akceptujecie wasz wybór, czy nie akceptujecie? Czyli na wszelki wypadek się wstrzymujecie. Aha. Dobrze, proszę Państwa, a więc powołaliśmy w podanym składzie Komisję Uchwał i Wniosków. Proszę teraz o podanie propozycji co do protokolanta walnego zebrania. Proszę. Czy pani Jola wyraża zgodę? Tak, pani dyrektor biblioteki Jolanta Strycharz wyraziła zgodę. Czy jest jeszcze ktoś ze sali według Państwa? To głosujemy na tą kandydaturę. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Pani dyrektor jest jednomyślnie wybrana na protokolanta. I proszę uprzejmie zająć miejsce, żeby mi było tutaj przyjemniej. Proszę Państwa, przechodzimy wobec tego do punktu trzeciego. Informacja o sankcjonowaniu przez Wydział 12 Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie zmian w KRS-ie i przedstawi tę informację pan prezes Janusz Chojecki. Proszę bardzo. Zanim przedstawię tę informację, to jeszcze chcę sprostować, chcę właściwie zrehabilitować się, bo nie przywitałem kilku wspaniałych gości, mianowicie szefów czy prezesów organizacji, z którymi towarzystwo od lat współpracuje. W związku z tym pozwólcie Państwo, że naprawię ten błąd teraz i bardzo serdecznie przywitam pana Józefa Smacznego. To jest przewodniczący wszystkich organizacji pozarządowych powiatu mieleckiego. Przywitam pana Kazimierza Szaniawskiego, prezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, wiceprezesa zarządu tej organizacji, pana inżyniera Błaszczaka. Przywitam panią prezes Elżbietę Kwiatkowską. Macie państwo poznać panią prezes od niedawna. To jest prezes największej chyba organizacji pozarządowej, mianowicie Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witam bardzo serdecznie pana profesora Kulikowskiego Wiesława. To jest postać wybitna. Będę o nim jeszcze mówił w trakcie swojego sprawozdania. Jeżeli kogoś pominąłem w tym przywitaniu, to bardzo przepraszam.
Witam wszystkich zebranych jeszcze raz i pozwólcie Państwo, że teraz przejdę do punktu, o którym sygnalizował Pan Przewodniczący. Otóż proszę Państwa, myśmy pracę nad statutem rozpoczęli grubo wcześniej, bo ponad 2 lata temu. Wtedy jeszcze nie przewidywaliśmy nowelizacji 2 kluczowych ustaw, które miały miejsce w roku 2017. Wiecie, chodzi o ustawę o stowarzyszenie i ustawę o działalności pożytku publicznego. Przygotowując statut jednak, wychodziliśmy z tego przekonania, że czas najwyższy, żeby tak duże towarzystwo z takimi tradycjami, żeby uzyskało status działalności pożytku publicznego. To było nasze założenie od samego początku tego zarządu. Pamiętam swoje exposé, które tu przed Państwem wygłosiłem 31 stycznia 2015 roku. To było jedno z założeń dla tego zarządu. Także wiedzieliśmy, czułem wtedy i zarząd czuł, że musimy zrobić coś, żeby stworzyć warunki przynajmniej do częściowego samofinansowania się działalności towarzystwa poprzez prowadzenie działalności odpłatnej, a także w pewnym zakresie działalności gospodarczej jako dodatkowej działalności ubocznej w stosunku do działalności pożytku publicznego. I to, że pracę rozpoczęliśmy wcześniej, działaliśmy jak gdyby bez stresu, bo co się okazuje, jak wiemy, data 20 maja tego roku jest datą graniczną, prawda, na złożenie statutów przez wszystkie organizacje pozarządowe, które będą spełniać wymogi tych 2 nowelizacji, o których przed chwilą mówiłem. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, przechodząc niejako do kolejnego punktu, Panie Przewodniczący, bo to się wiąże jeden z drugim. Jakie zmiany zasadnicze znalazły się w tym statucie, który, można powiedzieć, dwuetapowo zatwierdził Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział 12 Gospodarczy i są dokonane odpowiednie wpisy z dniem 10 października ubiegłego roku. Więc mamy statut uchwalony, ale zanim do tego doszło, procedowaliśmy nad nim raz przez 2 lata w zespole odpowiednim. W skład tego zespołu wchodził Andrzej Kobylarz, nieobecny dzisiaj, skarbnik zarządu, wchodziła pani Ewa Salamaga, obecna tutaj, członkini komisji uchwał i wniosków, członek zarządu, i wchodził pan Janusz Wyzina, członek zarządu. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować za ciężką 2-letnią pracę, bo ona nam pozwoliła dojść do celu, aczkolwiek nie było to łatwe, proste, bo praktycznie walne zebranie, które uchwaliło statut 25 marca tego roku, musiało ten statut uzupełnić, taka była decyzja sądu, mianowicie ubiegając się o status organizacji pożytku publicznego, sąd zażądał dokładnego wyspecyfikowania, w jakich elementach, w jakich działalnościach będziemy prowadzić działalność odpłatną jako organizacja pożytku publicznego. W tym celu odbyło się 14 września ubiegłego roku nadzwyczajne walne zebranie, bo taka jest procedura wymagana prawem, i na tym walnym zebraniu dokonaliśmy odpowiednich poprawek, wysłaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty żądane przez sąd i jeszcze raz wspomnę, że data 10.10., więc warto ją zapamiętać, 10 października ubiegłego roku jest datą, gdzie mamy nowy statut. Co w tym statucie jest najważniejsze, bo jest wiele zmian w stosunku do statutu sprzed wielu lat. Mianowicie towarzystwo może dokonywać fuzji z innymi organizacjami pozarządowymi. Przewidzieliśmy taką furtkę, oczywiście ona jest do wykorzystania. Następnie wprowadzono 15-osobowy skład zarządu. Nie 17, jak było do tej pory, 15. Poszerzono skład komisji rewizyjnej z 3 do 5 członków. Poszerzono skład sądu koleżeńskiego z 3 do 4 członków. Jest zapis w nowym statucie, że prezes będzie wybierany imiennie przez walne zebranie członków,
a nie jak do tej pory poprzez konstytuowanie się, że tak powiem, spośród wybranych członków zarządu przez walne, co zdaniem zarówno zespołu opracowującego statut, także i moim, nada zapewne prezesowi mocniejszy mandat, bo będzie to mandat całego walnego zebrania. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa towarzystwa na to pozwala. Oczywiście jest to obwarunkowane pewnymi zapisami, ile, że to ma być 2/3 głosów na zarządzie, prawda, w określonym trybie, w określonym regulaminie, nad którym aktualnie pracujemy. I jeszcze jest kolejny zapis, że komisja rewizyjna powołuje ze swojego składu osobę, może to być przewodniczący, ale także jej członek, która będzie mogła reprezentować towarzystwo w podpisywaniu umów pomiędzy towarzystwem a członkami zarządu. O takiej możliwości mówiłem wcześniej. Więc zarząd nie będzie, że tak powiem, podpisywał sam ze sobą, prawda, żadnych umów. Będzie to mógł w imieniu towarzystwa uczynić przedstawiciel komisji rewizyjnej. Taki jest zapis w statucie. Trudno przyznawać samemu sobie wynagrodzenia, prawda? Uznaliśmy, że te zmiany, o których bardzo skrótowo mówię, jako najważniejsze, jest wiele więcej, były zdaniem zarządu konieczne dla zapewnienia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju towarzystwa. Takie bowiem intencje przyświecały ustawodawcy przy wprowadzaniu stosownych nowelizacji ustaw o organizacjach samorządowych oraz działalności pożytku publicznego. Jestem przekonany, iż uchwalenie przez członków walnego zebrania towarzystwa nowego statutu, który stwarza wiele nowych rozwiązań, o których tylko najważniejsze z nich wymieniłem przed chwilą, zwłaszcza w zakresie możliwości częściowego współfinansowania działalności towarzystwa wypracowanymi środkami własnymi, przyczyni się w istotny sposób do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju towarzystwa. To tyle, proszę Państwa, informacji na temat nowego statutu, sposobów dochodzenia do niego. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę teraz albo w dyskusji, to jak Pan Przewodniczący uzna. Raczej w dyskusji nad całością przedstawionych spraw, bo żebyśmy się nie zdrabniali, a jak mamy skończyć przed drugą, to musimy to jednak zdyscyplinować. Bardzo dziękuję pięknie. Ale to niech daleko Pan Prezes nie odchodzi, bo następny punkt programu to sprawozdanie zarządu towarzystwa z działalności w roku 2017 i właśnie Pan Prezes Chojecki będzie nadal przy głosie, bo on będzie to sprawozdanie przedstawiał. Proszę bardzo. Jeżeli mamy skończyć przed drugą, to się będę musiał streszczać. Pamiętam jak dziś głos Pani Jadwigi Klaus, naszej wybitnej członkini, Pani reżyser, która mówiła mi rok temu, ja te słowa do dziś zapamiętam, Panie Prezesie, z każdym rokiem krócej, więc mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Otóż pozwólcie Państwo, że jednak parę danych statystycznych muszę przedstawić. Otóż zarząd przez cały ubiegły rok pracował praktycznie w niezmienionym 15-osobowym składzie, a więc praktycznie można powiedzieć, że w składzie wymaganym przez nowy statut. Zarząd odbył 7 posiedzeń w ubiegłym roku ze średnią frekwencją około 65%. Średnio zbiera się zatem mniej więcej co półtora miesiąca. Jednak pomiędzy posiedzeniami zarządu zwoływane były posiedzenia prezydium zarządu, bo mamy taki organ, prawda, przewidziany statutem, że prezydium zarządu to jest ten organ, prawda, zarządu, który pracuje jak gdyby jako organ wykonawczy, no po to, żeby zarządu 15-osobowego nie zbierać co chwilę, to pracujemy w węższym gronie, prawda, w skład prezydium wchodzi prezes, dwaj wiceprezesi, skarbnik i sekretarz. Oczywiście prezydium może przywoływać wedle własnego uznania, czy dokooptywać do prac także innych członków zarządu, a także członków Towarzystwa Miłośników. Prezydium zbierało się 5 razy, to dla statystyki. Średnia frekwencja obecności na
prezydium, na posiedzeniu prezydium była lepsza, bo wynosiła 75%, a więc można powiedzieć, że prezydium miało większą frekwencję niż średnia frekwencja na zarządzie. Na posiedzenia zarządu zapraszani byli członkowie pozostałych organów statutowych towarzystwa, jak Komisja Rewizyjna oraz Sądu Klerzyńskiego i niekiedy, chociaż moim zdaniem za rzadko, z tych zaproszeń korzystali. Prosimy o częście w tym roku. Pracę zarządu wspomagała bardzo skutecznie główna księgowa towarzystwa, pani Karolina Gruszecka, nie mogła dzisiaj być obecna na tym posiedzeniu, posiadająca pełne uprawnienia księgowo-rachunkowe, zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia. Nie było więc żadnych kłopotów z obsługą rachunkową księgową towarzystwa. Zarząd pracował konstruktywnie w oparciu o plany i projekty, które znalazły się w prowizorium budżetowym na rok 2017, uchwalonym przez zarząd w dniu 29 grudnia 2016, opartym na statucie oraz na uchwale Komisji UCHO i wniosku walnego zebrania członków z dnia 25 marca 2017 roku. Wymienię tylko ważniejsze projekty merytoryczne, które były realizowane przez towarzystwo w roku ubiegłym. I tak został przeprowadzony projekt i jego finał drugiej edycji Pieczęci Zasług Obywatelskich. Przypomnę, że laureatami tej drugiej edycji oznaczenia towarzystwa, to jest nasze oznaczenie, prawda, szlachetne oznaczenie obywatelskie. Jego laureatami został z osób żyjących wybitny konstruktor lotniczy, pan magister inżynier Józef Oleksiak. Natomiast z osób nieżyjących kapituła tego oznaczenia wybrała patrona towarzystwa, pana profesora Władysława Szafera. Jak dodam tylko, że zadanie czy projekt Pieczęci Zasług Obywatelskich ma charakter cykliczny i odbędzie się również jego trzecia edycja w tym roku, ale o tym będę mówił w innej części wystąpienia, mówiąc o założeniach czy planach i budżecie na rok obecny. Z zadań ważniejszych, które realizowały poszczególne grupy czy sekcje towarzystwa. I tak, klub środowisk twórczych. Znaczącym akcentem w ubiegłorocznej działalności Klubu Środowisk Twórczych był trzeci finał Przeglądu Kultury Mieleckiej z nurtem Wisłoki, który miał miejsce w Chorzelowie przy częściowym wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Mieleckiego, za co pragniemy Zarządowi Powiatu z panem starostą na czele bardzo podziękować. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt prac, obrazy olejne, rysunki, rzeźby, hafty i tak dalej, fotografie wykonanych przez twórców Klubu Środowisk Twórczych. Wykonano album zawierający zdjęcia wybranych obrazów twórców plastików należących do Klubu Środowisk Twórczych, który powstał także dzięki grantowi otrzymanemu od Zarządu Powiatu Mieleckiego. Dalej odbyto szereg plenerów, między innymi w Rozłogach, udział w wystawie BWA w Rzeszowie, udział artystów klubu wernisażu w Tarnobrzegu, wernisażu w Rzeszowie, wystawa dedykowana świętej pamięci Stanisławowi Mitykowi w pierwszą rocznicę jego śmierci, zorganizowanie pleneru w Sanoku, doroczna wystawa prac twórców Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu. Wszystkie wyżej wymienione plenery i wystawy mogły być realizowane dzięki dużemu wsparciu Gminy Miejskiej Mielec. Dziękujemy zatem byłemu zarządowi Urzędu Miasta, także dużą zasługą dla realizacji tego programu była osobista pomoc świętej pamięci prezydenta Daniela Kozdęby, o którym już wspominaliśmy dzisiaj. Wspomaga nas także pan prezydent Myśliwiec i chociaż go tu nie ma, to też składam jemu bardzo serdeczne podziękowania. Wreszcie artyści brali w innych licznych imprezach, między innymi w Dożynkach Powiatowych, w obchodach Dni Mielca. Wszystkie wspomniane przed chwilą przedsięwzięcia w zarysie Klubu Środowisk Twórczych, plenery, wystawy i inne imprezy wymuszały wielkie zaangażowanie zarówno ze strony Zarządu Klubu Środowisk Twórczych, jak też sporej energii twórczej artystów.
członków towarzystwa i za ten ich wysiłek pragnę im wszystkim w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować. Jeśli chodzi o Klub Miłośników Lotnictwa, to najważniejszym wydarzeniem i największym były siódme spotkania lotniczych pokoleń z finałem w dniu 25 sierpnia bieżącego roku w przeddzień Święta Lotnictwa, wypełniony po brzegi sali kinowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Rzucała się w nim wielopokoleniowość uczestników. Miały tam miejsce trzy bardzo interesujące prezentacje tematyczne, mianowicie pierwsza z nich, którą przedstawił prezes Klubu Miłośników Lotnictwa, wiceprezes Towarzystwa, pan Zbigniew Wicherski. Mianowicie tytuł jego prezentacji była Geneza spotkań lotniczych pokoleń. Drugą prezentację, właściwie wykład, znakomity moim zdaniem i zdaniem większości uczestników, z którymi rozmawiałem, był wykład docenta doktora habilitowanego inżyniera Włodzimierza Adamskiego zatytułowany Nowoczesne technologie XXI wieku dla przemysłu lotniczego. I trzecią prezentacją to był film 10 lat w rodzinie Sikorski, a komentarz do tego filmu, jest znakomity film, mianowicie obrazował on całe przejście, prawda, fabryki na przestrzeni ostatnich 10 lat. Komentarz do tego wygłosił członek zarządu Polskich Zakładów Lotniczych, dyrektor serwisu i prób w locie, pan Artur Wojtos. Laureatom w konkursach o tematyce lotniczej wręczono nagrody i wyróżnienia. I tak w konkursie literackim Na skrzydłach Dedala pierwsza nagroda przypadła dla członka zarządu naszego towarzystwa i wiceprezesa Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, koleżanki Teresy Pyzik. Najbardziej zaangażowanym we wspieranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej sponsorom wręczono okolicznościowe dyplomy Mieleckie Iskierki. Klub zorganizował też wiele przedsięwzięć, konkursów i zawodów dla młodzieży szkolnej, tematycznie związanych z lotnictwem, a także odbył 3 spotkania z weteranami mieleckiego lotnictwa. Chciałbym tutaj w tym miejscu także podziękować za wzorową i bardzo konstruktywną współpracę przy organizacji tej wielkiej imprezy zarządowi Promlotu na czele z panem prezesem Kazimierzem Szeniowskim. Bardzo dziękuję panie prezesie za pomoc w przeprowadzeniu tej dużej. Jeżeli chodzi o Mielecką Grupę Literacką Słowo, ja mówię bardzo skrótowo, bo gdybym chciał mówić o szczegółach, to będą parę godzin zajęło. Jeżeli chodzi o Mielecką Grupę Literacką Słowo, grupa odbyła 31 spotkań literackich na przestrzeni ubiegłego roku, w tym 19 spotkań w Mielcu, 12 poza Mielcem, w Rzeszowie, Łańcucie, Przemyślu, w tym jedno w Rzymie. Odbyto 3 warsztaty literackie. Pierwszy z nich poprowadził obecny tutaj wybitny poeta, znany w kraju poza jego granicami, pan profesor Wiesław Kulikowski. Jeszcze raz dziękujemy panie profesorze za niezwykle interesujące warsztaty. Drugi warsztaty poprowadziła pani dr Hanna Krupińska-Łyb z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a trzecie pani Agata Linek, młoda poetka, która za chwilę będzie się doktoryzować na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rezultacie tych warsztatów powstało 5 utworów literackich. Promocja 2 odbyła się w ubiegłym roku. Były to W niepokoju myśli pani Teresy Pyzik oraz Dobre jutro pani Małgorzaty Mikiny. Pozostałych 3, Gumowe pierogi Jana Robaka, Autograf Danuty Rusin oraz Almanachu Schowany pomiędzy słowami, te 3 promocje odbyły się w roku bieżącym, a promocja pani Danuty Rusin odbyła się wczoraj w Wrocławiu, gdzie sporo osób zarówno z Mieleckiej Grupy Literackiej, jak i z zarządu towarzystwa wzięło udział. Bardzo udana impreza. Też grupa brała bardzo aktywny udział w promocji książki pana profesora Wiesława Kulikowskiego Odloty białych Jurawi.
Była to wielka uczta poetycka dla tych osób z grupy literackiej Słowo, jak i z Towarzystwa Miłośników Ziemieckiej, którzy w tej uczcie brali udział. Braliśmy także udział w promocji Piotra Duraka, która miała miejsce tutaj, prawda? Tu, w tym obiekcie. I braliśmy wreszcie udział w promocji Jerzego Mamcarza, Ponte, przewodnik literacki Italia. Mielecka Grupa Literacka wydała w końcu 2017 roku trzeci almanach schowany między warszami, o którym już słowami, o którym już przed chwilą wspomniałem. Jego promocja odbyła się 7 kwietnia przy frekwencji, jakiej ja dawno nie widziałem. Po prostu brakło nawet dostawianych krzesł w Pałacyku Oborskim. Grupa literacka liczy aktualnie 30 członków, a jej zarząd w osobach prezesa pani Aleksandry Piguły oraz wiceprezesa Teresy Pyzik wykazuje się dużą pomysłowością i kreatywnością odnośnie strategii rozwoju i doskonalenia literackiego rzemiosła jej członków. Grupa Słowo była bardzo aktywna w roku ubiegłym, a intensywny początek bieżącego roku wskazuje na utrzymanie wysokiej dynamiki w ciągu całego bieżącego roku. Zresztą będę o tym wspominał w dalszej części swojego wystąpienia, mówiąc o budżecie. I wreszcie, jeżeli chodzi o sekcję turystyczną, krajoznawczo-sportową. Sekcja zrealizowała bardzo wiele przedsięwzięć. Nie chcę tu wymieniać wszystkich szczegółów, ale powiem, że zrealizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do podkarpackiej Troi w Trzcinicy koło Jasła. Zorganizowano 11 rajd rowerowy szlakiem zasłużonych postaci ziemi mieleckiej. Tym razem rajd ten był dedykowany świętej pamięci Eugeniuszowi Szyfnerowi, sprawiedliwemu wśród narodów świata. Wreszcie zorganizowano wycieczkę do Zabałajki w powiecie rzeszowskim. Następny rajd rowerowy śladami mieleckich samolotów. Kolejną imprezą, jedną i tylko najważniejszych, trzecia edycja konkursu pod tytułem Krajobrazy mojej małej ojczyzny, zorganizowana w czerwcu ubiegłego roku, którego celem jest pokazywanie i promowanie piękna ziemi mieleckiej, rozwijanie wrażliwości uczniów na otaczający świat, dostrzeganie walorów przyrody, rozwijanie aktywności plastycznej i fotograficznej. Wreszcie grupa realizowała wycieczkę plenerowo-krajoznawczą do Wrocławia i okolic, kilkudniową. Zorganizowała także letnie wczasy ośmiodniowe ze zwiedzaniem polskiego Wybrzeża Pomorskiego. Była także wycieczka plenerowa do Kazimierza Wielkiego jesienią ubiegłego roku. I wreszcie zorganizowano po raz pierwszy, z tego co mnie wiadomo w historii towarzystwa, integracyjną zabawę okołosylwestrową. Było to w dniu 29 grudnia ubiegłego roku, która została sfinansowana znacznej części ze środków zarobionych przez sekcję turystyczną na imprezach, o których przed chwilą mówiłem, z niewielkim dofinansowaniem zarządu towarzystwa. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o działalność merytoryczną, to w sumie zrealizowano prawie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2017, a budżet działalności operacyjnej towarzystwa w ubiegłym roku zamknął się na koniec roku nadwyżką w wysokości ponad 1600 zł. Oczywiście nadwyżka ta będzie wykorzystana na cele statutowe w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o biuro, krótko, biuro jest wyposażone, jest nowoczesne, posiada wszelki sprzęt niezbędny do działalności zgodnie z aktualnymi wymaganiami i przyszłymi wymaganiami czasu. Towarzystwo wydało folder, ten, który Państwo dzisiaj głosujecie. Folder, który obrazuje, czym towarzystwo jest, czym się zajmuje. To wydaliśmy ze środków własnych. Zakupiliśmy uzupełniająco wszystkie pozostałe drobne rzeczy, jak chociażby warnik do kawy, ekspres. Także towarzystwo zakupiło u realizatora 5 sztuk fotoalbumów autorstwa członka zarządu kolegi Romana Trojnackiego, pięknie obrazujących działalność towarzystwa w roku 2017.
Chcę Państwu powiedzieć, to jest trzeci album, niezależnie od kronik, jakie prowadzimy w różnej formie, trzeci album, który obrazuje 3 lata, jeden po drugim, działalności Towarzystwa w tej kadencji. Przedstawiciele Towarzystwa bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno-państwowo-religijnym, a także współpracowali z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu. Niektórych z nich już wspomniałem. Chcę tylko tutaj dodać jeszcze, że była bardzo dobrze układała się współpraca z Muzeum Regionalnym w Mielcu, z Towarzystwem Gimnastycznym Soku, z Mieleckim Uniwersytetem III wieku, to już wspomniałem. Witając panią prezes, z Promlotem, o którym już też mówiłem, z Nadleśnictwem Mieleckim, z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Mielcu, z 5. Liceum Ogólnokształcącym, Przeczwarskim Kręgiem Odrodzony Mielec i innymi. Konwencjonalnie, aczkolwiek nowoczesnymi technikami, prowadzono przez cały rok kronikę Towarzystwa, o której też już przed chwilą wspomniałem. Prowadził ją zespół w składzie Roman Trojnacki, Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła, kontynuując kronikarskie tradycje naszych poprzedników, oczywiście używając współczesnych technik. To tyle, panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o moje sprawozdanie merytoryczne za rok 2017. Ja rozumiem, że oddzielnym punktem będzie sprawozdanie finansowe czy sprawozdanie z realizacji budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Sądzę, że brawa za tę działalność, tak bogatą, tak wielokierunkową i tak widoczną w środowisku, należałyby się ciut większe. Ja poproszę o... Zresztą udział w tych brawach mają również ci, co biją brawo, bardzo duży. Stąd, proszę Państwa, jest to właściwie nagroda wspólna dla siebie, popieranie się w tym, co Państwo robicie. A więc bardzo, bardzo piękna działalność, bardzo widoczna w środowisku i wysoko oceniana. Proszę Państwa, sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej teraz będzie i bardzo prosimy o wygłoszenie sprawozdania. Ale ja jeszcze mam część wykonania budżetu za rok ubiegły, nie mówię. Nie wiem, czy to o panu przewodniczącym komisji, czy wcześniej powinien to powiedzieć. Panu zdanie. No to bardziej może przed. To prosimy jeszcze raz. Będzie to bardzo krótkie sprawozdanie, także proszę się nie denerwować. Proszę Państwa, myśmy uzyskali przychody w ubiegłym roku prawie na poziomie 120 tysięcy złotych. Był to budżet stabilny, ale na wysokim poziomie. Oczywiście nie był on rekordowy, bo rekordowy uzyskaliśmy w rok wcześniej, mianowicie w roku 2016, ale tam realizowaliśmy, jak Państwo pamiętacie, projekt rządowy z dużą dotacją rządową, mianowicie inaugurującą program czy zadanie społeczne Pieczęć Zasług Obywatelskich. Tym niemniej, w stosunku do założonego budżetu uchwalanego przez państwo w lutym tego roku, to i tak osiągnęliśmy, przekroczyliśmy, że tak powiem, wykonanie budżetu po stronie wpływów, gdzie założone wpływy były na poziomie 85 tysięcy, a więc przekroczyliśmy o ponad 34 tysiące, prawda? Blisko 30%. Skąd się wzięły przychody? Otóż po stronie przychodów oczywiście dominowały dotacje, czyli przychody nieodpłatne. Mianowicie dotacje z Urzędu Miasta, z Gminy Miejskiej Mielec konkretnie, za wygrany konkurs i to była dotacja na poziomie 16 tysięcy złotych. Zadanie to zostało z powodzeniem zrealizowane i rozliczone w wymaganym terminie w całości. Następnie uzyskaliśmy dotację grantową także z Gminy Miejskiej Mielec na współfinansowanie zadania publicznego Pieczęć Zasług Obywatelskich, druga edycja. Wartość tej dotacji wyniosła 3 tysiąca złotych i to zawdzięczamy tą dotację, no, można powiedzieć, byłemu prezydentowi i wiceprezydentowi.
Razem zrealizowano i rozliczono dwie dotacje gminy miejskiej Mielec, jedną konkursową, a drugą grantową, na łączną kwotę 19 500 zł. Ze środków powiatu mieleckiego dla zadania drugi przegląd kultury mieleckiej z nurtem Wisłoki w ramach oferty konkursowej uzyskaliśmy dotację w wysokości 2750 zł, a także dotację grantową wspierającą opracowanie oraz wykonanie fotoalbumu obrazującego twórczość artystów plastyków Klubu Środowisk Twórczych w kwocie 3,5 tysiąca zł. Razem ze środków powiatu mieleckiego uzyskano 6250 zł i też tu pragnę w tym miejscu podziękować bardzo zarządowi powiatu z panem starostą na czele. Łącznie uzyskano dotacje w kwocie 25 750 zł. Następną pozycją po stronie przychodów, bardzo dużą, były przychody z tytułu darowizn finansowych. Czyli innymi słowy, od sponsorów, darczyńców, reklamodawców, donatorów. Kolejny przychód to był przychód z tytułu promocji instytucji. Myśmy też podejmowali się wielu promocji różnych organizacji biznesowych działających na terenie Mielca. I z tego tytułu uzyskaliśmy 2600 zł. I przychody z tytułu składek członkowskich w kwocie 1590 zł. Łącznie zatem przychody statutowe nieodpłatne, a więc darowizny i te wszystkie elementy, które przed chwilą wymieniłem, wyniosły ponad 50 tysięcy. Natomiast przychody statutowe odpłatne, to jest ciekawe, proszę zauważyć, prawie 70 tysięcy złotych. Co to były za przychody? A mianowicie przychody ze spotkania opłatkowego, z wycieczek, o których mówiłem wcześniej, z trasów, z imprez sylwestrowo-noworocznych. A więc można powiedzieć, że duża w tym zasługa, w tego typu przychodach jest zasługą pana Janusza Wyziny, prezesa i organizatora tych wszystkich imprez, o których mówiłem. Bardzo mu dziękuję za to w tym miejscu. Razem przychody nieodpłatne i odpłatne dają kwotę, o której mówię na samym początku, mianowicie dokładnie 119 825 tysięcy, 80-25 zł, 90, czyli prawie 120 tysięcy zł. Niezależnie od tych przychodów, chcę państwu powiedzieć, że na ostatni dzień ubiegłego roku posiadaliśmy środki na kontach bankowych w kwocie prawie 30 tysięcy złotych i gotówkę w kasie prawie 3,5 tysiąca złotych. W sumie stan środków na koniec roku wynosił prawie 33 tysiące złotych. Po stronie kosztów, jakie były najważniejsze pozycje? Mianowicie koszty działalności statutowej nieodpłatne, to są dotacje, to już ta kwota, o której przed chwilą mówiłem, 25 750 zł. Ona mówi po stronie kosztów tyle, że wydatkowaliśmy i nie zmarnowaliśmy ani grosza z dotacji uzyskanych zarówno przez gminę miejską Mielec, jak i powiat. Drugą pozycją to są koszty administracyjne, z których najważniejsze to koszty na bieżącą działalność towarzystwa, koszty administracyjne związane z obsługą dotacji, tak zwany wkład własny i koszty działalności statutowej odpłatnej. W sumie razem koszty 118 176,93, a więc powstała ta nadwyżka, o której już wcześniej mówiłem, którą w kwocie prawie 1700 zł, którą wykorzystamy na cele statutowe w tym roku. Zresztą, jeśli chodzi o stan środków, z którymi zaczynamy ten rok, to można powiedzieć, że mamy dość duży komfort, bo mamy dużą płynność, nie musimy się martwić, prawda? Nawet jeżeli nie uzyskamy przychodów tegorocznych, o których będę mówił za chwilę, to jakoś sobie damy radę. Oczywiście my jak statutowo będziemy musieli wykorzystać zarówno saldo dodatnie z działalności w ubiegłym roku, jak i stan zasobów w kasie i na kontach na cele statutowe. Chcę, żebyście państwo zwrócili jednak uwagę, że musimy także zostawić swoim następcom kwotę około 12 tysięcy złotych, bo taką kwotą rozpoczynaliśmy swoją działalność w dniu 31 stycznia 2015 roku. Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować realizację prawie wszystkich zakreślonych w budżecie zadań i pokryć związane z nimi wszystkie koszty oraz osiągnąć nadwyżkę budżetową, o której już mówiłem.
Biorąc to wszystko pod uwagę, jak i stan środków na koncie, jak i w kasie, na początku roku możemy być spokojni o wykonanie zadań zakreślonych w projekcie budżetu na rok ubiegły, o którym będę mówił w innym punkcie mojego wystąpienia. Konkludując, można stwierdzić, iż zrealizowany został trudny i ambitny budżet na poziomie finansowym, o którym przed chwilą mówiłem, wysokim. I możemy powiedzieć, że jako zarząd odczuwamy olbrzymią satysfakcję z wykonanej w ubiegłym roku solidnej pracy, zauważanej, to co już podkreślał pan przewodniczący, i docenianej zarówno przez środowisko, w którym działamy, a także przez liczne ośrodki na terenie Podkarpacia, a nawet w kraju i za granicą. Nasi twórcy prezentowali bowiem swój dorobek także poza granicami kraju. Stanowi to dla nas silną motywację do dalszych ambitnych działań na rzecz mieleckiej ziemi, dla promowania ich historii, teraźniejszości i przyszłości, dla pielęgnowania wartości, które legły u podstaw założycieli towarzystwa, czyli kształtowania patriotycznych postaw, umiłowania ojczyzny, w tym przede wszystkim naszej małej ojczyzny, ziemi mieleckiej. Panie prezesie, ale już to kończę. Z budżetem. Wróćmy do budżetu. Już kończę. Więc mogę tylko zapewnić państwa, że na ten rok, o czym będę mówił za chwilę, my nie spoczywamy, bo tak intensywnych latach, szczególnie dwóch ostatnich, będziemy dalej dawać intensywnie w roku ubiegłym, o czym będę mówił za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. I teraz prosimy pana Jana Madeja, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu z działalności za okres 01 stycznia 2017 do 31.12.2017. Komisja w składzie Jan Madej, Stanisław Czarnecki, Halina Bednarz dokonała analizy merytorycznej gospodarki finansowej Towarzystwa za rok 2017. Stwierdziła, że zarząd działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach na podstawie corocznych porozumień zawieranych z samorządami miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Z tego tytułu towarzystwo otrzymało dotacje pieniężne w wysokości przychody ogółem 119 825 zł 90 groszy, przychody statutowe nieodpłatne 50 315 zł 90 groszy, w tym składki członkowskie 1590 zł, dotacje 25 750 zł, w tym gmina miejska Mielec 19 500 zł, powiat mielecki 6250 zł. Darowizny finansowe to 20 375 000 90 groszy, przychody z tytułu promocji instytucji 2600 zł. Przychody statutowe odpłatne, czyli spotkania opłatkowe, wycieczki, imprezy, Sylwester, to jest 69 500 zł. Koszty ogółem to jest 118 176 zł 90 groszy. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, czyli dotacje, 25 750 zł. Koszty administracyjne 21 193 zł 63 grosze, w tym koszty na bieżącą działalność stowarzyszenia 14 283 zł 85 groszy. Koszty administracyjne dotyczące dotacji, wkład własny to jest 6909 zł 78 groszy. Koszty działalności statutowej odpłatnej 71 233 zł 30 groszy. Stan konta w bankach na dzień 31.12.2017, wyciąg bankowy PKO i PBS 29 454 zł 04 grosze. W kasie było 3428 zł 21 groszy. Taki był budżet. Do opracowania niższego sprawozdania komisja konsultowała się z księgową, skarbnikiem. Zostały przy tym udostępnione wszystkie zapisy księgowe wraz ze szczegółowymi opisami załączników. Wszystkie wydatki są zgodne z treścią porozumień przedstawiających poszczególne
tematy do realizacji i udokumentowane są rachunkami z opisem celu wydatku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za działalność w roku 2017. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz informacje Sądu Koleżyńskiego za rok 2017 złoży pani Jolanta Strycharz. Członkowie Sądu Koleżyńskiego w składzie wybrani przez walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w dniu 25 marca 2017 roku Jolanta Strycharz i Renata Misiąg w miejsce Zygmunta Osaka oraz Aleksandry Piguły, którzy złożyli rezygnację z pracy w Sądzie Koleżyńskim oraz Hubert Pomiankiewicz, który jest przewodniczącym składu, nie stwierdzili w czasie ubiegłego roku jakiegokolwiek konfliktu w towarzystwie wymagającego interwencji Sądu Koleżeńskiego. Dziękuję w imieniu przewodniczącego wszystkim członkom Sądu Koleżeńskiego za ubiegłoroczną dobrą współpracę, a na ręce pana prezesa Janusza Chojeckiego dla całego zarządu składam wyrazy szacunku i podziękowania za wspólne, życzliwe współdziałanie, a przede wszystkim za bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej w roku 2017, o których pan prezes mówił obszernie w swoich relacjach. Życzę wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej obecnym na dzisiejszym walnym zebraniu członków, zaproszonym gościom oraz sponsorom, darczyńcom i reklamodawcom wszystkiego co najlepsze w tym roku działalności, zwłaszcza dobrego zdrowia i spełniania się w działaniu na rzecz i dla dobra naszej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wypowiedź przedstawicielki Sądu Koleżyńskiego działała na nas jak miód, bo widać, że towarzystwo nie tylko bardzo pięknie działa, ale również i w środku nie ma większych konfliktów, a to również buduje. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do następnego punktu, jakim jest dyskusja nad sprawozdaniami przedstawionymi przez prezesa zarządu, następnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicielki Sądu Koleżeńskiego. Proszę bardzo o zabieranie głosu nad tymi sprawozdaniami. Proszę bardzo, Jan Stępień. Janku, to nie zrozumiałeś mnie. Otóż ja mówiłem, że komisja, ktoś z Komisji Rewizyjnej, albo jej przewodniczący, albo ktoś z członków wyznaczony przez pana przewodniczącego, będzie podpisywał umowy z członkami zarządu w imieniu towarzystwa, bo zarząd sam ze sobą nie może podpisywać umów, o ile takie umowy będą podpisywane. A będą wtedy podpisywane, jeżeli na to będą środków, jeżeli zarząd przyjmie odpowiednią uchwałę, etc. Nie ma tutaj kolizji władz w towarzystwie. Czy to wystarcza? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę Państwa, może to się wydaje dziwne, ale patrząc po twarzach Państwa, niemal wszyscy bierzecie czynny udział w tej działalności i wszyscy wiecie doskonale na każdy dzień, co się dzieje w towarzystwie, stąd może i nie ma zbytniej dyskusji. Bardziej lubicie Państwo dyskutować poprzez swoje dzieła, poprzez swoje imprezy, które organizujecie i w tym się najbardziej realizujecie. Ja chciałbym tylko wyrazić zaniepokojenie tym, że pan prezes przedstawił spotkanie lotniczych pokoleń z tego roku w sierpniu. Natomiast chciałem przypomnieć, że chodziło o spotkanie z tamtego roku. Ale to tak, na wesoło. Więc proszę Państwa, też wspaniałe są te spotkania i to jest też wielka zasługa kilku organizacji społecznych działających w Mielcu. Proszę Państwa, a więc jeśli nie ma głosów ze zrozumiałych względów, tak jak mówiłem, to przystąpilibyśmy do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za rok 2017. Skończy się muzyczka, to jeszcze.
Tak. Proszę uprzejmie. Otóż proszę Państwa, jeżeli mamy procedować wedle nowego statutu, to zapis w nowym statucie jest taki, że walne zebranie członków głosuje na poszczególnych członków, na absolutorium dla poszczególnych członków zarządu pojedynczo. Ja myślę jednak, że jeżeli walne wyrazi na to zgodę, to możemy odstąpić od tej zasady i będziemy głosować blokiem, chyba że pan przewodniczący ma inne i państwo macie inne zdania na ten temat. To tylko gwoli wyjaśnienia. Czy z sali jest jakiś inny wniosek od tego, który zgłosił pan przewodniczący? Czyli głosowalibyśmy na cały zarząd jednym głosowaniem, żeby nie formalizować, nie przedłużać. Czy jest jakiś inny wniosek? Nie ma innego. Przegłosujmy wobec tego wniosek pana prezesa. Kto jest za tym, aby głosować blokiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymuje? Pani się wachluje tylko, nie? To nie jest przeciw. Aha, dobrze. Nie, nie, to, bo nawiasem mówiąc jest bardzo przydatne też i do tak, wielofunkcyjne jest to, co... Tak. Proszę Państwa, wobec tego przystępujemy do głosowania nad absolutorium. Kto z Państwa, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za rok 2017? Kto jest za? I kto się wstrzymał? Proszę Państwa, jednomyślnie, jednogłośnie zarząd otrzymał absolutorium. Dziękuję bardzo. Za jednomyślność i rzeczywiście należy pogratulować zarządowi, że działa tak prężnie, że otrzymuje absolutorium i wyrazy uznania w postaci oklasków. Proszę Państwa, znowu wrócimy do prezesa. Przedstawi Państwu prowizorium budżetowe Towarzystwa na rok 2018. Proszę bardzo, Panie Prezesie. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, naprawdę krótko. Tym razem będzie bardzo krótko. Otóż zarząd przyjął projekt, można powiedzieć, przyjął prowizorium budżetowe, bo tak to się fachowo nazywa, prawda, w języku fachowym, na swoim posiedzeniu w dniu 11 stycznia bieżącego roku. I przedstawiając Państwu bardzo skrótowo treść tej uchwały, będę oczywiście po tej mojej prezentacji prosił Państwa, czy Pana Przewodniczącego o przyjęcie tego prowizorium już w formie budżetu Towarzystwa na rok obecny. Otóż założyliśmy na ten rok po stronie przychodów poziom 87 300 zł. Jest to nieco wyżej niż to, co zakładaliśmy na rok 2016, bo jak Państwo pamiętacie, mówiłem tam o kwocie 85 tysięcy, aczkolwiek wykonanie było znacznie wyższe, bo prawie o 30%. Po stronie przychodów co się składa? Mianowicie stan rachunku bankowego, o którym już mówił Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stan kasy też. Założyliśmy, że składki członkowskie będą na poziomie około 2000 zł. Przychody z konkursów samorządowych, w tym z Gminy Miejskiej Mielec, już wspomniałem, już mamy także na ten rok podpisaną umowę, do której realizacji już przystąpiliśmy. Umowa na tym samym poziomie 16 tysięcy zł, za którą bardzo serdecznie dziękuję Urzędowi Miasta Mielec. Założyliśmy przychody ze starostwa powiatowego na poziomie
3000, jeżeli chodzi o konkurs. Takie było nasze założenie. Już dzisiaj wiemy, że jest to poziom znacznie niższy, bo tylko 1200 zł. Ale w budżecie podtrzymujemy tą kwotę, bo jeżeli się nie uzyska tego, co zamierzamy ze środków dotacyjnych, to będziemy to musieli uzyskać, żeby zrealizować ten budżet, ze środków własnych w różny możliwy sposób. Jeśli chodzi o przychody z tytułu małych grantów samorządowych, to założyliśmy, że uzyskamy, mamy taką nadzieję, z Gminy Miejskiej Mielec grant w wysokości 3,5 tysiąca złotych na trzecią edycję Pieczęci Zasług Obywatelskich, o tym już wspominałem wcześniej, i że uzyskamy ze Starostwa Powiatowego także 3,5 tysiąca złotych na drugi album, tym razem dla wszystkich artystów zrzeszonych w Klubie Środowisk Twórczych, z wyjątkiem malarzy, bo ci już ten album otrzymali w roku ubiegłym. Założyliśmy przychody z tytułu darowizn oraz reklam od sponsorów na poziomie bardzo wysokim, 22 tysiące złotych. Dalej przychody z tytułu darowizn celowych, plenery, wycieczki na poziomie 4 tysięcy złotych. I przychodu, i tutaj zwracam Państwu uwagę po raz pierwszy, z tytułu 1% odpisu podatkowego na organizację pożytku publicznego. Towarzystwo nabyło z dniem 10 października ubiegłego roku, a więc z zarejestrowaniem, prawda, nowego statutu, nabyło prawa do odpisu przez osoby fizyczne 1% na działalność organizacji pożytku publicznego, jakim jest towarzystwo. Założyliśmy bardzo skromnie, to tylko na poziomie 300 zł. Muszę Państwu się przyznać i pochwalić jednocześnie, że ja to zrobiłem. 1% o to nic nie kosztuje, prawda? 1% przeznaczyłem na działalność towarzystwa. I ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, a będą mogli, to zachęcam jeszcze, do końca kwietnia zostało kilkanaście dni roboczych. Jeśli chodzi o stronę wydatków, założyliśmy koszty administracyjne na poziomie ponad 13 tysięcy złotych. Pieczęć zasług, czyli kontynuacja nagrody, prawda, wyróżnienia na poziomie 3,5 tysiąca złotych. Tutaj mówię podmiotowo, prawda, jak ten budżet zaprojektowaliśmy na ten rok. Dla grupy literackiej Słowo na poziomie ponad 10 tysięcy złotych. Dla klubu miłośników lotnictwa na poziomie prawie 5 tysięcy złotych. Dla klubu środowisk twórczych na poziomie prawie 13 tysięcy złotych. Dla sekcji turystyczno-krajoznawczej 2850 zł. Nisko, bo sekcja będzie filarem tym, który będzie, że tak powiem, zarabiał na rzecz towarzystwa. Te skromne parę tysięcy jest przeznaczone w umowie z miastem na realizację rajdów. W budżecie przeznaczyliśmy 3000 zł na almanach, notabene jego promocja się już odbyła 7 kwietnia, o tym już mówiłem. I założyliśmy taką pozycję 2000 zł na uroczyste podsumowanie kadencji tego zarządu, gdzie zarząd zamierza spotkać się z wszystkimi, którzy nam pomagali, zarówno z organizacjami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak i przedstawicielami organizacji, którzy uczestniczyli w wielu imprezach, pomagali nam w ich przygotowaniu i przebiegu. I po prostu chcemy im za to, i sponsorom oczywiście, i wszystkim sponsorom, i będziemy chcieli za tą czteroletnią współpracę, bardzo konstruktywną i życzliwą, podziękować. I wreszcie, ostatnią pozycją po stronie wydatków jest mieleckie zapiski. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy o nich mówić, czy nie, bo ono się przewija co roku. I to jest jedyna bolączka tego zarządu, że nie zmobilizował się na tyle, żeby wznowić zapiski przerwane oczywiście jeszcze w poprzednim zarządzie. Nie wiem, czy się uda, jakieś tam prace się tlą. Jeżeli natomiast nie zdoła się zgromadzić odpowiednich materiałów w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, no prawdopodobnie tego nie wykonamy. Wykonamy za to szereg innych wydawnictw, albumów, etc., ale to nas nie usprawiedliwia przed wykonaniem zadania, no, szlachetnego.
Jak Państwo widzicie, ten budżet jest ostrożny. Dlaczego ostrożny? Dlatego, że nie mamy jeszcze responsu od zarówno organizacji pozarządowych, bo złożyliśmy parę innych ofert, prawda? Także i do Urzędu Marszałkowskiego. Był to wniosek, oferta na dofinansowanie kostiumów dla sztuki Wesele, którą reżyseruje nasza wspaniała koleżanka pani Jadwiga Klaus. Być może się uda, jeżeli nie, będziemy kombinować. Ten budżet, jeżeli jest on budżetem ostrożnym, ja wierzę, bo ja, dlaczego ostrożny? Bo ja tutaj nie założyłem planów pana prezesa Janusza Beziny. No, on zawsze działa trochę jakby znienacka, zaskakuje zarząd, mówi dzisiaj jedziemy tu, a jutro tam, prawda, jutro jeszcze gdzieś tam. No ale jak jeździ, to także i zarabia, więc na razie nie wiemy jeszcze, jakie będzie organizował przedsięwzięcia turystyczne. I w związku z tym każde jego przedsięwzięcie będzie założeniem zyskownym, w tym sensie, że będzie in plus dla towarzystwa, a zatem po stronie będzie zwiększać stronę przychodową budżetu. Jeżeli natomiast uzyskamy dotacje z wszystkich lub z większości złożonych wniosków, to ten budżet będzie znacznie przekroczony. Tym niemniej wnioskuję o przyjęcie tego budżetu na tym poziomie, który zaprezentowałem, budżetu ostrożnego, ale wolę mieć taki budżet, prawda, i pewny, i wolę go przekraczać i będziemy do tego dążyć. Ale wnioskuję o przyjęcie na takim poziomie, czyli 87 300 w takiej strukturze wydatków i kosztów, jaki przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, proszę o zabieranie głosu na temat przedstawionego prowizorium budżetowego i założeń budżetowych na rok 2018. Czy ktoś z Państwa chciałby jakieś uwagi zgłosić? Tak to jest w działalności społecznej, że nie do końca można przewidzieć wszystko, tym bardziej, że jak patrzę po twarzach Państwa, to są na ogół ludzie kreatywni, którym strzeli do głowy jakiś pomysł w połowie roku. No i będzie się to wiązało zarówno z przychodami, jak i z rozchodami. Także i miejmy nadzieję z zyskiem. Także z tej siły towarzystwa może się narodzić jeszcze jakieś uzupełnienie tego budżetu. Dlatego sądzę, że apeluję, że może byśmy rzeczywiście, jeśli Państwo nie macie zastrzeżeń na tą chwilę, to byśmy głosowali nad tym budżetem. A jeśli się uda coś jeszcze do tego dołożyć, a z pewnością się uda, bo te doświadczenia z poprzednich lat są pozytywne, to wówczas budżet będzie jeszcze większy. Na razie nie widać, aby były jakiekolwiek zagrożenia do tego, co przedstawił prezes. Proszę uprzejmie wobec tego Państwa o głosowanie w taki sposób, że no w tej chwili zaproponuję, kto jest za tym budżetem przedstawionym przez pana prezesa. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? A więc proszę Państwa, dalej rzeczywiście sąd koleżeński wiedział, co mówi. Rzeczywiście bezkonfliktowo przebiega to nasze głosowanie i jest ta jednomyślność bardzo piękna. Proszę Państwa, z kolei przechodząc do następnego punktu, no może jeszcze dla formalności. Absolutorium zostało przegłosowane jednomyślnie. Również i przyjęcie budżetu jednomyślnie, to woli zapisania w ten sposób. I teraz przechodzimy do 13, no myślę, bardzo pięknej pozycji,
Informacja prezesa zarządu o przyznanych w roku 2017 nagrodach zasłużony dla kultury polskiej. Proszę Państwa, zarząd swoją uchwałą odpowiednią, podjętą w stosownym czasie, ja z upoważnienia zarządu jako prezes stowarzyszenia wystąpiłem do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Glińskiego o przyznanie, z wnioskiem o przyznanie kilku osobom wyłonionym przez zarząd nagrody zasłużony dla kultury polskiej. Ja o tym już mówiłem wcześniej, ale nie w takim gremium, mówiłem wcześniej, prawda, na posiedzeniu zarządu. I nagrody te otrzymali Roman Trojnacki, członek zarządu towarzystwa, członek zespołu redagującego kronikę Towarzystwa Miłośników Ziemi Niemieckiej, twórca wielu fotoalbumów kronikarskich i innych. Pana Romana nie ma z nami, niestety jest chory, przebywa, po prostu nie może wyjść z domu, po prostu z uwagi na zachowanie pewnych wymaganych medycznych warunków. Nagrodę tą otrzymała także pani Ewa Czeczot, artystka, malarz, członek Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Niemieckiej. Jest pani Ewa? Nie ma. Nagrodę tę otrzymała także pani Grażyna Kotlarz-Pieruk, twórca w wielu dziedzinach sztuki, członek Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Nagrodę otrzymała pani Sylwia Krupińska, twórca, artysta, pasjonat malarstwa, zrzeszony także w Klubie Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jest pani Sylwia? Nie ma. Nagrodę otrzymał pan Grzegorz Cebula, twórca, artysta, malarz, zrzeszony w Klubie Środowisk Twórczych. Jak widzimy, prawie Klub Środowisk Twórczych dominuje, jego członkowie dominują jako beneficjenci tej nagrody. I wreszcie pan Edward Kociański, artysta, malarz, współpracujący z Klubem Środowisk Twórczych. Proszę Państwa, to są nagrody, które ja posiadam fizycznie w swoim sejfie w biurze towarzystwa, dlatego że uznaliśmy jako zarząd, iż powinna się nadarzać, a rok jest tak, że powinno być tych niepodległościowych, prawda, imprez bardzo wiele. Zarząd uznał, że powinniśmy wykorzystać stosowny moment do wręczenia tych odznaczeń. Ja zostałem poinstruowany przez przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że wręczenie tej nagrody powinien dokonać wojewoda podkarpacki albo wyznaczony przez nią jeden z wicewojewodów. Będziemy pilnować, będę pilnował, prawda, będąc w kontakcie zarówno z samorządem miasta, jak i samorządem powiatu. Będę w kontakcie także i z samorządem województwa podkarpackiego po to, żeby wykorzystać stosowną chwilę, bo to musi być uroczysta i podniosła chwila do wręczenia tych nagród. Zapewniam wszystkich beneficjentów tej nagrody, że są one u mnie wraz z legitymacjami, pięknie wyglądają, są u mnie w sejfie biurze. To tyle, jeżeli chodzi o przyznane nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o uzupełnienie tego, co pan prezes mówi, dzisiaj mamy posiedzenie Komitetu Stulecia Odzyskania Niepodległości wieczorem. Mogę ewentualnie zgłosić taką w imieniu Państwa, że jest taka właśnie inicjatywa ze strony Towarzystwa i do której z tych uroczystości, jakie są planowane, może to być stosownie do tej rangi ten punkt dołożony. Dzisiaj to jest o godzinie 18 posiedzenie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o program nasz, biegnie bardzo żwawo, zbliżamy się do końca i teraz będzie wręczenie nagród oraz wyróżnienie prezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za działalność w roku 2017. Prosimy bardzo, panie prezesie, jeszcze raz. Proszę Państwa,
stworzyłem pewien precedens, prawdopodobnie, bo zdecydowałem, że oprócz podziękowań moim koleżankom i kolegom współpracującym ze mną w zarządzie, zdecydowałem się tak, że niezależnie od formalnych podziękowań na piśmie, niektórych z beneficjentów tych podziękowań nagrodzić także nagrodami rzeczowymi. I teraz oczywiście ja będę teraz wyczytywał, komu będę wręczał podziękowania z nagrodą lub bez nagrody. Ci, którzy nie dostają nagrody w tym roku, mają szansę otrzymać ją za rok. A więc w pierwszym rzędzie chciałbym podziękować bardzo serdecznie wiceprezesowi Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, koledze Zbigniewowi Wicherskiemu, także będącym prezesem Klubu Miłośników Lotnictwa, działającym w strukturze towarzystwa, za wielkie, trudne do przecenienia zaangażowanie i duży wkład pracy społecznej, które przyczyniły się w bardzo znaczący sposób do osiągnięcia bardzo dobrych wyników Klubu Miłośników Lotnictwa oraz całego towarzystwa w roku sprawozdawczym 2017. Życzę jednocześnie wyróżnionemu dobrego zdrowia niezbędnego do kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju towarzystwa w roku 2018 oraz latach następnych. Z wyrazami szacunku i poważania. Zbyszku. Chcę jednocześnie dodać. Chcę jednocześnie dodać, że kolega Zbigniew Wicherski jest pierwszym beneficjentem mojej nagrody prezesowskiej, rzeczowej. Nie będę mówił, jaka to nagroda, bo uznaliśmy, że nagrody zainteresowani wyznaczą sobie sami, a my je zaakceptujemy. Oczywiście one są limitowane, także proszę się nie obawiać, budżetu starczy. Podziękowanie składam koleżance Agnieszce Małek, członkowi zarządu towarzystwa, wiceprezesowi Klubu Środowisk Twórczych, działającego w strukturze organizacyjnej towarzystwa, i podziękowanie to za wielkie zaangażowanie i duży wkład pracy społecznej, które przyczyniły się w znaczący sposób do osiągnięcia zarówno przez Klub Środowisk Twórczych, jak też przez Towarzystwo bardzo dobrych wyników w roku sprawozdawczym 2017. Życzę jednocześnie wyróżnionej dobrego zdrowia niezbędnego dla kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju Klubu Środowisk Twórczych, jak też całego Towarzystwa w roku obecnym i latach następnych, z wyrazami szacunku i poważania. Podpisał prezes. Chcę dodać, że pani Agnieszka jest także beneficjentem nagrody rzeczowej. Szersze podziękowanie składam na ręce pani, naszej koleżanki Teresie Pyzik, członkowi Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, wiceprezesowi Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, działającej w strukturze towarzystwa. Proszę dalej słuchać. Sekretarzowi Klubu Środowisk Twórczych, członkowi zespołu redagującego kronikę towarzystwa. I to podziękowanie za zaangażowanie i duży, wieloaspektowy wkład pracy społecznej na rzecz realizacji wielu zadań społecznych towarzystwa w roku ubiegłym. Przyczyniły się one w dużym stopniu do osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów towarzystwa w roku minionym, a zwłaszcza ich pozytywnego odbioru zarówno przez mielecką społeczność, a także na terenie powiatu mieleckiego oraz całego Podkarpacia. Moje podziękowanie obejmuje nie tylko profesjonalne relacjonowanie wydarzeń organizowanych przez towarzystwo i jego podmioty organizacyjne poprzez stosowanie nowoczesnych technik reporterskich, znajdujących głównie odzwierciedlenie w prowadzonej kronice towarzystwa, ale także bardzo dobrą współpracę wyróżnionej zarówno w zarządzie towarzystwa, jak również z innymi podmiotami organizacyjnymi wchodzącymi w jego strukturę organizacyjną. Życzę jednocześnie wyróżnionej dobrego zdrowia niezbędnego dla kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju naszego towarzystwa, rozwoju Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, a także dalszego
profesjonalnego dokumentowania i opisywania wydarzeń organizowanych zarówno przez Grupę Literacką Słowę, jak też Towarzystwo w roku obecnym i latach następnych z wyrazami szacunku i poważania. Dodam tylko, że koleżanka Teresa Elżbieta Pyzik jest trzecim beneficjentem Nagrody Rzeczowej. Podziękowanie składam koledze Januszowi Wizinie, członkowi zarządu towarzystwa, przewodniczącemu sekcji turystycznej. Podziękowanie szczególnie za aktywną działalność w roku ubiegłym, przejawiającą się w organizowaniu wielu rajdów, wycieczek, czasów i innych imprez, które w istotny sposób przyczyniły się do osiągnięcia bardzo dobrych wyników przez całe towarzystwo. Życzę jednocześnie wyróżnionemu dobrego zdrowia niezbędnego dla kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju sekcji turystycznej oraz całego towarzystwa w roku obecnym i latach następnych z wyrazami szacunku i poważania. Kolejne podziękowanie składam koleżance Aleksandrze Pigule, członkowi zarządu towarzystwa oraz prezesowi Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, działającej w strukturze organizacyjnej towarzystwa. Podziękowanie za wielkie zaangażowanie i duży wkład pracy społecznej, które przyczyniły się w bardzo istotny sposób do osiągnięcia bardzo dobrych wyników zarówno przez Grupę Literacką Słowo, jak też przez całe towarzystwo w roku sprawozdawczym 2017. Moje podziękowanie obejmuje także bardzo dobrą współpracę wyróżnionej zarówno w zarządzie towarzystwa, jak też z innymi podmiotami organizacyjnymi wchodzącymi w jego strukturę organizacyjną. Wyróżniona włożyła także niemały wkład we współtworzenie kroniki towarzystwa. Życzę jednocześnie dobrego zdrowia niezbędnego dla kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju zarówno Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo oraz towarzystwa w roku 2018 i latach następnych. Z wyrazami szacunku i poważania. Dziękuję bardzo. Kolejne podziękowanie składam koledze Jadwidze Klaus. Koledze? Tak, wróć. Koleżance Jadwidze Klaus. Sprawdzimy. Jadwiga jest rodzaju żeńskiego. Członkowi zarządu towarzystwa, jednocześnie prezesowi Klubu Środowisk Twórczych za wielkie zaangażowanie i duży wkład pracy społecznej, które przyczyniły się w bardzo istotny sposób do osiągnięcia bardzo dobrych wyników zarówno Klubu Środowisk Twórczych, jak też całego towarzystwa w roku sprawozdawczym 2017. Życzę jednocześnie dużo zdrowia niezbędnego dla kontynuacji pracy na rzecz dalszego rozwoju towarzystwa w roku obecnym oraz w latach następnych. Z wyrazami szacunku i poważania. Jeszcze jest pani Maria Trojnacka? To zapraszam. Co prawda podziękowanie składałem koledze Romanowi Trojnackiemu. Wiem, że nie może być, odwiedziłem go nie tak dawno. Także bardzo proszę pani Mario o przekazanie tego podziękowania mężowi. Jest jeszcze jedno podziękowanie dla Andrzeja Kobylarza, no ale ponieważ jest nieobecny, więc nie mam mu jak tego wręczyć. Zrobię to w innych okolicznościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom towarzystwa. I bardzo proszę właśnie, dobrze, że koleżanka tutaj pomaga, bo prezes już płeć pomylił, to już jest widać bardzo zmęczony. W związku z tym bardzo proszę, żeby członkowie to zarządu pomogli. Pomogą mi w tym moi koledzy z zarządu, bo jest tego, dlatego że jest tu trochę akcesoriów z tym związanych. Pani Małgorzata Osak. Czy jest pani Małgorzata Osak? Ale czekaj, bo ja muszę wejść, coś jakoś się podnieść, nie są po kolei, nie są. To nie, to jedzę. No to jedziemy może do tego, do Jerzego. O legitymację, że sprawnie. Panią prosimy o tak. Pan Jerzy Mazur. Kolega Jerzy Mazur. Nie ma. Nie ma. Kolega
koleżanka Elwira Utracka-Mazur. Troszkę głośniej może. Tak? Elwira Utracka-Mazur. Idź do mikrofonu. Koleżanka Grażyna Utracka-Mazur. Nie ma. Kolega Bogdan Klet. Bogdan Klet nie ma. Justyna Maria Ryczek. Nie ma. Halina Wąsik. Wąsik, dobrze, Wąsik. Nie ma. Maria Magdalena Trojnacka. Jest, proszę. Kolega Ryszard Łukaszek. Nie ma. Stanisława Maria Wit. Teresa Niedzielska. Nie ma. Małgorzata Osak. Ewelina Agnieszka Łopuszańska. Jest. O. Chcę Państwu dodać, że Pani Ewelina jest członkiem Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo i przyjechała na dzisiejszą uroczystość właśnie Rzeszowa. Witamy serdecznie Pani Ewelina. Z wielką przyjemnością wręczam Pani tą wejście. I prosimy o szerzenie miłośnictwa Mielca w Rzeszowie. Henryka Marek. Janusz Marek Rzeszutek. Barbara Rzeszutek. Też nie ma. Adam Smulski. Dziękuję. Leokadia Nelec. Zbigniew Pałczyński. Ponieważ ja go znam od dziecka, to wiem, że zawsze miłował Mielec. Szkoda, że tak późno dopiero zwysił. Ale co się odleczę, to nie ucieszy. No. Elżbieta Pałczyńska. Cieszę się, że się zapisałam, że będę na pewno z wami działać. Będę. Z panem Januszem Błagna. Wycieczka jest bardzo zadowolona. Dziękuję bardzo. Andrzej Stypa. Adolf Kudłacz. Maria Józefa Kudłacz. Małżonka. To weźmie pan do mojej ręki? To serdecznie pozdrowienia. Aleksander Saczyński. Danuta Maria Herchel. Ewa Rojowska. Ja również.
większość do nas dobrze realizuje się swoje pasje. Dziękuję panu. Adam Kopacz. Pan Adam mówi, że to jest jedno z tego konstrukcji. Z nadzieją, że będzie pan Adam praktycznie działał nie tylko dla ziemi przetrowskiej, także dla ziemi mileckiej. Przetrowska ziemi jest integralną częścią naszej ziemi. Rafał Stanisław Bańka. Kazimierz Chyjek. Maria Trzybowska. Krystyna Januszewska-Podpłomyk. I Zofia Kubiak. Nie. Czy pan chyba jeszcze wróci? Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, na liście jest 32 osoby do wręczenia na dzisiejszej, prawda, imprezie. Wcześniej przyjęliśmy także do towarzystwa kilkanaście osób. To też dla nas powód do dumy, że do nas gną się ludzie. Jest mi niezmiernie miło i gratuluję wszystkim Państwa, którzy zgłosili akces do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Mam nadzieję, że będą się u nas dobrze czuć i będą realizować siebie, swoje pasje, a my będziemy wam w tym pomagać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No cóż, tym, którzy rozpoczęli dzisiaj oficjalną działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej, no, jako były prezes towarzystwa i ten, który zna dość dobrze całą działalność towarzystwa, życzę wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo inwencji, nowych sił dla towarzystwa, poświęcenia, bo przecież to robimy wszystko dla naszej małej ojczyzny mieleckiej. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Mianowicie Komisję Uchwał i Wniosków poprosimy o propozycję wniosków i uchwał, a następnie przegłosujemy. Rozumiem, że pan Byzina przedstawi, tak? Proszę przejść. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniem Władysława, profesora Władysława Szafera w Mielcu odbytego w dniu 14 kwietnia 2018 roku. Na walnym zebraniu sprawozdawczym członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się następująco. Przewodniczący Janusz Wyzina, sekretarz Zbigniew Wicherski, członek Ewa Salamaga. Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu sprawozdania działalności zarządu za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dyskusji oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków na walnym zebraniu sprawozdawczym zaproponowała walnemu zebraniu projekty następujących uchwał. Pierwsze, uchwała nr 1 łamane przez 2018 walnego zebrania sprawozdawczego członków TMZM w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniem Władysława Szafera w Mielcu okres od 26 marca 2017 do 14 kwietnia 2018. Walne zebranie sprawozdawcze członków przyjęło treść uchwały. Drugie. Uchwała nr 2 łamane przez 2018 walnego zebrania sprawozdawczego członków Towarzystwa Miłośników. Przepraszam bardzo, może od razu nad poszczególnymi uchwałami od razu przegłosujemy, prawda? Poszczególne uchwały. Możemy, bo potem byśmy musieli wracać do tego. Proszę wobec tego o głosowanie nad uchwałą numer 1. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie. Proszę uchwałę drugą. Uchwała nr 2 łamane przez 2018 walnego zebrania sprawozdawczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za okres od 26 marca 2017 do 14 kwietnia 2018.
To jest podobne, ale nie to. Teraz proszę to... bardzo, kto z Państwa za treścią drugiej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie za. Proszę trzecią. Uchwała nr 3, łamane przez 2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w sprawie przyjęcia budżetu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu na rok 2018. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie za. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie. Wszystkie wnioski zostały jednomyślnie przyjęte. Przechodzimy do przedostatniego punktu. I proszę o zabieranie głosu zaproszonych gości. Widzę, że chęć ma pan przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, Józef Smaczny. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, uczestniczę w dzisiejszym walnym zebraniu członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w podwójnej roli. Jako prezes Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, które to forum jest związkiem 42 stowarzyszeń działających w Mielcu i powiecie, oraz jako wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, co bardzo sobie cenię i dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem. Wyrażam uznanie, a nawet podziw dla tego dorobku Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej także w roku 2017. I chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim Państwu, w czele z prezesem Januszem Chojeckim, moim przyjacielem, kolegą ze Szkoły Liderów Miasta Mielca, którą niedawno ukończyliśmy. Chciałem pogratulować efektów, no i życzyć, żeby rok 2018 był równie dobry, pomyślny, żeby nie brakowało pomysłów oraz żeby starczyło środków finansowych, bo same pomysły bez pieniędzy to za mało. Życzę Państwu jak najwięcej powodów do satysfakcji, do zadowolenia, do radości w roku 2018 i liczę na dobre współdziałanie, bo nasze stowarzyszenia zrzeszone w forum bardzo blisko współpracują i ta współpraca, to współdziałanie owocuje wieloma sukcesami. W roku 2017 to nie tylko te spotkania lotniczych pokoleń, ale i piąty zjazd agrolotników, ogólnopolska impreza, która była ze wszechmiar udana i była jedną wielką promocją Mielca i powiatu mieleckiego. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za wielką aktywność i życzę wielu sukcesów w roku 2018. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Szaniawski. W imieniu Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa chciałem po pierwsze podziękować bardzo Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klubowi Miłośników Lotnictwa za dotychczasową współpracę i wyrazić nadzieję, że w dalszym czasie będzie ona również, jeżeli nie taka sama, to lepsza. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że bieżący rok to jest rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale to jest rok również stulecia polskiego lotnictwa i stulecia mieleckiego lotnictwa. W tym roku przedstawiamy wiele inicjatyw, które chcielibyśmy, żeby weszły na trwale do historii naszego miasta, bo nasze miasto rozwijało się głównie dzięki lotnictwu. Jeżeli porównamy sobie wzrost ludności miasta Mielca na tle tempa wzrostu ludności Polski, to tempo wzrostu w Mielcu było wielokrotnie wyższe od tempa wzrostu ludności w Polsce tylko dzięki lotnictwu. I chcielibyśmy, żeby właśnie to podkreślenie tego wpływu
lotnictwa na rozwój miasta zaowocowało taką inicjatywą jak utworzenie w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Przemysłu Lotniczego. Podkarpackie Muzeum Przemysłu Lotniczego jest popierane przez wiele organizacji społecznych, ale to jest inicjatywa poważna, dlatego wnioskujemy, żeby marszałek województwa, marszałek, który wywodzi się również z Mielca, zechciał przyjąć tą inicjatywę i żeby w tym roku było zapoczątkowanie, położenie kamienia węgielnego pod to muzeum. Równocześnie chciałem Państwa poinformować, że również w bieżącym roku prawdopodobnie dojdzie do drugiej ciekawej inicjatywy lotniczej, a mianowicie lot dookoła świata na samolocie wyprodukowanym w Dolinie Lotniczej w zakładzie Mysłowski-Margański. W tej chwili trwają prace również nad tym, żeby zgłosić ten wniosek do Polskiej Fundacji Narodowej, która finansuje rejs dookoła świata, który będzie promował Polskę po nad morzami. Natomiast my chcemy, żeby w 52 etapach na wszystkich kontynentach promować Polskę, promować jej rozwój. I tu jest również nasz wkład. Ludzi, którzy są związani z lotnictwem, będzie na pewno istotny. Jeszcze raz dziękuję tu Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej i Klubowi Miłośników Lotnictwa. Dziękuję bardzo za piękny głos i bardzo twórczy i odsłaniający pewne kulisy kolejnych wydarzeń pięknych, jakie zaistnieją w Mielcu. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać? O, prezes jeszcze chciałby. Ale nie w swoim imieniu. Aha, proszę bardzo. Otrzymaliśmy taki adres tutaj, który właściwie powinien przeczytać na samym początku. Adres od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polski, oddział w Rzeszowie. Adres skierował prezes SIMP Polskich Zakładów Lotniczych Mielec, Sikorski Kampany, docent doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Adamski. O nim wspominałem, prawda, w swoim sprawozdaniu. On cytuje. Szanowny panie prezesie, dziękuję bardzo za zaproszenie na trzecie walne zebranie sprawozdawcze. Z powodu mojej nieobecności w Mielcu nie będę mógł uczestniczyć w tym zebraniu. Dziękuję także za dotychczasową współpracę z naszą organizacją techniczną SIMP PZL Mielec. Składam życzenia owocnych obrad i wszelkiej pomyślności dla wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Współpraca z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi w Mielcu wpłynęła na silną pozycję Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na mapie lotniczej naszego kraju. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę zarządowi oraz wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu, a także ich rodzinom sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Z lotniczym pozdrowieniem podpisał Włodzimierz Adamski. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę Państwa, jeśli nie, to na końcu chciałem po prostu w imieniu Państwa chyba wszystkich podziękować Dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury za udostępnienie tej sali, Komisji Wniosków o Twórczą Pracę. Słyszy mnie komisja? No właśnie, pani protokolant za bardzo miłe towarzystwo, dzięki której mogłem cały czas w gotowości bojowej się jakoś utrzymywać. I proszę Państwa, wszystkim Państwu za wspaniałą taką atmosferę, której widać, że wszyscy serdecznie wszystkim życzą wszystkiego najlepszego. Dziękując Państwu za udział, a jeszcze Panu Jasiowi Kipie za to, że nas uwieczni na wieki wieków. Amen. Tak, no i dziękując Państwu za udział, wyrobiliśmy się grubo przed drugą, także jest dobrze, smacznego i miłego, następnie miłego popołudnia.
pięknych spacerów albo pracy na działce. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Poza konkursem bardzo dziękuję panie przewodniczący za sprawne przeprowadzenie tego spotkania. Pierwszy raz mi się udało, współpracując z panem, nie przekroczyć limitu. W związku z tym zapraszam państwa na dobry, na jakiś skromny poczęstunek. Można się czegoś napić, kawy, ożywić troszeczkę, ciasteczko. Bardzo proszę.